Podczas sesji Rady Miasta oficjalnie pożegnano dotychczasowego prezesa spółki ECO Kutno, Kamila Matolicza. Od 1 maja jego obowiązki przejmie Paweł Łuczak z opolskiej grupy ECO. Za współpracę i wkład w rozwój energetyki cieplnej w Kutnie dziękował prezydent Zbigniew Burzyński, jednocześnie życząc powodzenia nowemu prezesowi. Chciałbym podziękować panu Kamilowi Matoliczowi, który zrobił bardzo dużo dla naszego systemu ciepłowniczego, który w momencie wejścia tutaj do Kutna firmy ECO Opole był bardzo, bym powiedział, nieciekawym i złym stanie. Dokonania pana Matolicza to modernizacja ciepłowni CM1 w ulicy Oborowskiej, budowa nowego zespołu energetycznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej gazowego. Kamil Matolicz po 7 latach pracy w Kutnie został przeniesiony na mocy porozumienia stron do grupy ECO z Jeleniej Góry. Przekazujemy sobie obowiązki od dłuższego czasu, a moje przeniesienie do Jeleniej Góry jest na mocy porozumienia stron. Trochę to groźnie zabrzmiało, że zostałem odwołany, dlatego chciałem powiedzieć to zdanie. Natomiast mam nadzieję, że trochę udało się zmienić wspólnie z zespołem, z pracownikami, tak naprawdę z mieszkańcami Kutna, oblicze tej branży w Kutnie. Nowy prezes Paweł Łuczak podkreślał, że prezes Matolicz w ciągu 7 lat swojej pracy zrobił bardzo wiele. Zapewniał przy tym, że zrobi wszystko, aby dorównać swojemu poprzednikowi. Poprzeczka została przez pana prezesa Matolicza wysoko postawiona. Myślę, że dobrze. Dobrze przede wszystkim dla miasta, dla mieszkańców, ponieważ musi być tylko lepiej, bo to jest ta poprzeczka wysoko, żeby ją przeskakiwać. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało.